Wykręcam to mocowanie od pasów. Dwie śruby 16 i one mają dwie podkładki, jedna metalowa, druga gumowa. Tą lampkę na słupku normalnie można sobie podważyć tutaj śrubokrętem płaskim i to samo robimy z tą listwą ozdobną. Od spodu dwie śruby na 13 odkręcam. Tutaj ten panel, on jest montowany na trzy krzyżaki, o ten, z kontrolkami. I wyjmuję zegary. Tutaj była taka nakrętka, nie wiem czy ją znajdę, o jest. Od linki, która idzie do skrzyni biegów. Ta, która powoduje, że pokazuje nam prędkości na tym zegarze. I od tyłu odczepiam kostki oraz odkręcam linkę, tą właśnie, która idzie do skrzyni. Tutaj ten panel nawiewu będzie na dwa krzyżaki, potem jakimś płaskim śrubokrętem, nie wiem czy będzie to widać, o te grzybki się podważa lekko dość i po prostu się je wyciąga, po czym się po prostu odpina kable, które znajdują się z tyłu AST HS3. No, następną rzeczą jaką robię to jest wykręcenie nakrętek, one są na 8, tam też śruby będą od tych obudów plastikowych, od lamp z tyłu, od elektryki tutaj. No i to wygląda mniej więcej tak. Tutaj już generalnie zdemontowałem ten cały przedni panel, teraz zajmę się wyjmowaniem tej tutaj klimy. I ono się trzyma generalnie na tych metalowych spinkach. Po zdjęciu nawiewów na szybę, wyjęciu tej zabudowy tutaj z tym wiatrakiem, jeszcze tam masa była gdzieś w tamtym miejscu na 10, też ją trzeba wykręcić i generalnie tutaj od spodu będzie jeszcze jedna tam dyszka i będzie można zdejmować deskę. Zresztą już ja ją praktycznie wyjąłem, a tu resztki szkła jeszcze wypadają. U was może być to trochę inaczej, tak jak w moim czerwonym było, że miałem jeszcze tam jakąś śrubę bodajże, ale już nie pamiętam. Ale to już sami powinniście dojść do tego na spokojnie. To nie jest skomplikowana budowa. Dosłownie wyjęcie zegarów i takich innych rzeczy łącznie z deską, nie? Wyjęcie deski to tak może 15 minut to zrobicie na spokojnie. Generalnie tak, układ chłodniczy wygląda następująco. Wapienianka. Trzeba go lekko podważyć. O, zardzewiał sobie trochę. O. Puścił. Tak, tu jest linka. O, jest nasz cały zamek. O kurde. No już sobie długo nie podziała. Coś tam idzie, ale masakra. No i poszło ładnie. Pewnie płyną będzie ciekło. Więc sobie wezmę tu szmatę, przygotuję. Chyba, że suchy układ, albo nie, coś tam cieknie, no. Coś tam mokro jest, widzę. No, coś tam jeszcze w tym zacisku było. Uszczelka cała, tłoczek wygnity. Znaczy uszczelka wstępnie wygląda na całą.
To dobry znak. Powiem wam. Powiem wam, że tu wszystko, kurde, jest zapieczone. Nie wiem, czy wy to widzicie. Kurde. Nowe klocki. A jak się ma drugi? Więc teraz tego skieruję na dół, o tak, i lecimy. No, prawie wyszedł. O. Drugi też nowy. Wreszcie coś ruszyło. Jarzmo można wyciągnąć, odstawić sobie gdzieś na bok. Zwrotnicę sobie skręcę. I teraz tak, z racji, iż już sobie poluzowałem te śruby od tarcz. One się tak luźno odkręcają, czy mi się wydaje? O! Elegancko. Wszystko na bok, żeby nie pogubić. Potem sobie to skompletuję. Dziś tu wszystko pójdzie. No. To pójdzie se na bok. O! I tak to wygląda. Tarcza jeszcze nowa. Dosłownie ona wygląda, jakby w ogóle praktycznie nic nie miała najechane. Nawet ran tu nie ma. Wytoczyć i jeździć, kurde. Teraz tak, będzie trzeba wyczyścić ten smar w środku, który jest w tej piaście i generalnie odkręcić śrubę, tutaj chyba jest 32 i będzie można tą piastę wyjąć. A więc tak, nie za bardzo pamiętam, co nagrywałem, ale odkręciłem tą końcówkę drążka kierowniczego. Tutaj ten łącznik odkręciłem, śruba została. Odkręciłem dwie nakrętki od dwóch stworzni. I to jest chyba wszystko, co ja zrobiłem, bo się śruby to obrabiają i tak dalej, więc no. Następną rzeczą, jaką było po prostu trzeba zrobić, to albo napieprzać tą część stworznia, albo gdzieś tutaj, nie mam pojęcia. I wtedy on coś tam puści, ale generalnie będziecie musieli to czymś podważyć, tak żeby ten stworznie było można wyjąć z zwrotnicy. Tak samo z tą stroną. Tutaj trzeba zrobić mniej więcej podobnie, ale
Jak już dół wyjmiecie, to wystarczy, że tutaj coś podłożycie i zaczniecie napieprzać, na przykład jakiś, nie wiem, pałąk sobie tu krótki weźmiecie i zaczniecie walić tutaj w tą stronę, na przykład młotkiem. Powinno wam wyjść i wygląda to mniej więcej właśnie tak. Mało demontażu, a robota było tyle, że masakra.